Cześć, witam Was serdecznie z mojego ulubionego studia nagrań, czyli pleneru. Moi drodzy, pogoda jaka jest, doskonale widać, dlatego żeby było troszkę słoneczniej, w tym odcinku powiem krótko o rozpoczętym 25. cyklu aktywności słonecznej oraz o obszarze AR2781, który stał się jego mocną zapowiedzią. Zaczynajmy! Cykl słoneczny to względnie regularny okres zmian aktywności słonecznej, która manifestuje się występowaniem plam słonecznych, rozbłysków czy koronalnych wyrzutów masy. Astronomowie, prowadząc wnikliwe badania aktywności słonecznej na przestrzeni ostatnich lat, niedawno oficjalnie ogłosili, że 24. cykl aktywności słonecznej zakończył się w grudniu 2019 roku. Wtedy odnotowano ostatnie minimum słoneczne, oznaczające koniec jednego cyklu i początek kolejnego. Oznacza to, że od roku mamy już 25. cykl. Słońce powoli zwiększa swoją aktywność i maksimum prognozowane jest między rokiem 2023 a 2026. Plamy słoneczne, rozbłyski, koronalne wyrzuty masy będą zdarzać się częściej, a co za tym idzie, częściej odnotowywane będą zjawiska burz geomagnetycznych, których przepiękną konsekwencją są zorze polarne, ale także mogą mieć one negatywny wpływ na działanie sztucznych satelitów na orbicie. Astronomowie prognozują jednak, że cykl 25 będzie cyklem umiarkowanym, podobnym do tego minionego 24. Na kanale YouTube NASA Goddard znajdziecie godzinny film składający się z codziennych zdjęć Słońca wykonywanych przez sondę Solar Dynamics Observatory w latach 2010-2020. Możecie więc prześledzić niemal cały 24 cykl dzień po dniu i zauważyć, jak ogromne różnice w aktywności słonecznej występowały pomiędzy rokiem 2014, w którym przypadło drugie silniejsze maksimum 24 cyklu, a końcówką 2019 roku, okresu słonecznego minimum, w którym nasza gwiazda dzienna wydawała się niemal uśpiona. Słońce jednak się budzi. To doskonała wiadomość dla miłośników zorzy polarnej oraz obserwatorów Słońca, których w naszej społeczności nie brakuje. Znakomitym przejawem powracającej aktywności słonecznej stał się obszar aktywny AR2781, który 3 listopada pojawił się przy krawędzi słonecznej tarczy widocznej z Ziemi. Plamy słoneczne to miejsca o temperaturze mniejszej niż ich otoczenie, około 3700 kelwinów w porównaniu do 5800 kelwinów fotosfery. I co może wydawać się dziwne, plamy również emitują jasne białe światło, ale niesie ono 5 razy mniej energii, dlatego wydaje się całkowicie ciemne w porównaniu do dużo gorętszego otoczenia. Przyczyną tego zjawiska jest silne pole magnetyczne, które znajduje się pod plamą i utrudnia przenoszenie ciepła wytwarzanego wewnątrz Słońca na powierzchnię, powodując jednocześnie wyrzucanie energii z wnętrza gwiazdy na boki. Kiedy AR2781 przesunął się bliżej środka tarczy, szybko padł łupem wielu miłośników słonecznej fotografii, w tym Łukasza Sójki, jednego z najbardziej znanych i cenionych polskich astrofotografów. Łukasz wykonał zdjęcie tego obszaru metodą Lucky Imaging w spektrum H-alpha. Fotografie tworzą najlepsze klatki wyodrębnione z tego nagrania, które Łukasz udostępnił mi na potrzeby tego odcinka. Widać na nim dominujący cień obszaru z wyraźnie zarysowanym półcieniem. W oczy rzucają się także mniejsze plamy oraz spikule słoneczne, wysokie fontanny namagnesowanej plazmy. Z jak dużymi strukturami mamy tu do czynienia? Teraz już wiecie. Kilka osób nadesłało mi również swoje zdjęcia pod postem na fanpage'u, w którym informowałem o AR2781. Gratuluję wspaniałych zdjęć! Co dalej z AR2781? Cały czas się zmienia, ewoluuje i ma szansę eksplodować jako rozbłysk klasy M. Jednak w wyniku obrotu Słońca wokół własnej osi lada dzień zniknie z naszych oczu, ale kto wie, może po kolejnym obrocie pojawi się ponownie nieco zmieniony. Na koniec chciałbym Wam przypomnieć, że obserwacje Słońca należy prowadzić w sposób odpowiedzialny, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Patrzenie na Słońce bezpośrednio może poważnie uszkodzić Wasz wzrok, a jeśli skorzystacie z jakiegokolwiek sprzętu optycznego, możecie się go całkowicie pozbawić.
Do obserwacji Słońca przez instrumenty optyczne wykorzystuje się specjalną folię ND5, która przepuszcza tylko 1/1000 promieniowania słonecznego, czyniąc nasze obserwacje bezpiecznymi. Możecie też prowadzić obserwacje przez specjalny teleskop słoneczny, ale te do tanich nie należą. Pamiętajcie, że całkowicie bezpiecznie możecie obserwować naszą gwiazdę dzienną, śledząc stronę Solar Dynamics Observatory, gdzie codziennie pojawiają się aktualne zdjęcia Słońca w różnym spektrum. Polecam także korzystanie ze strony sondy SOHO i obserwowanie aktywności słonecznej na zdjęciach z koronografów SOHO LASCO C2 oraz C3. W tym filmie to wszystko. Dziękuję za uwagę i dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, aby na naszych live'ach pojawiały się dzienne obserwacje tarczy słonecznej. Dziękuję za uwagę jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Cześć.